Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam Dumę Szwecji w budżetowym wydaniu, czyli More Basic 511. I na samym początku trzeba powiedzieć, że ten dyskusyjnie piękny nóż był już bohaterem jednego z moich odcinków. Ten odcinek nazywał się Zestaw dwóch noży za 50 zł. I cieszy mnie to, że przy obecnej inflacji, najwyższej w Europie, ten zestaw nie podrożał tak znacznie mocno. A mówię to w listopadzie 2020 roku. Mam nadzieję, że za 5 lat ten zestaw będzie wart tyle samo, ewentualnie może 60-70 zł. Jest to zestaw skierowany nie tylko dla początkujących. Opinel i Mora to zresztą klasyki i od nich się zawsze zaczyna przygodę z nożami i potem się przechodzi dopiero do bardziej zaawansowanych i skomplikowanych i lepszych materiałowo konstrukcji. Natomiast jest to film nie tylko dla początkujących. Jak ktoś noża potrzebuje na ryby, grzyby i do obierania ziemniaków, to też wystarczą i nie potrzeba niczego więcej za dużo droższe. Pieniądze do otwierania paczek też by wystarczyły, naprawdę. Nie potrzeba mieć sepki za dwa koła. Nie potrzeba. Też otworzy paczkę i posmaruje bułkę taka morka albo taki opinerek. Natomiast tu muszę od razu zdradzić na samym początku, że ten nóż jest budżetowym, tak jak powiedziałem we wstępie, budżetową dumą Szwecji, budżetowym nożem i kosztuje on od kilkunastu, nawet się da wyrwać, złotych do 25 max. Dlatego głównym punktem widzenia dzisiejszego omówienia będzie cena i to z perspektywy ceny będziemy spoglądać na to, co ten nóż potrafi i co ten nóż oferuje za tak niewielkie pieniądze, nawet jak na nasze warunki. No i przechodzimy już do konkretów, żebym się nie rozgadał na 40 minut i na samym początku warto nadmienić, że ten nóż Mora 511 jest następcą popularnego kiedyś noża Mora Q511. Jak one się zmieniły, to wrzucę Wam na zdjęciach, pewnie będziecie to gdzieś tam dostrzegać. Ja się na ten temat nie wypowiadam, nie miałem nigdy w rękach tamtego noża, więc tylko wizualnie mógłbym coś na ten temat powiedzieć. No i nie przedłużając zbytnio, przechodzimy sobie do wymiarów wagi i materiałów, z jakich zostało wykonane to narzędzie i zaczniemy sobie od materiałów, ponieważ materiały, z jakich został wykonany ten nóż, to głównie polipropylen na rękojeści, zwykły z granulatu polipropylen barwiony po prostu w różny sposób. Pochwa też jest z polipropylenu, z takiego samego materiału, dlatego jest dość charakterystyczne zaklikiwanie się, bardzo plastikowe. Natomiast jeżeli idzie o stal, jest to stal C100, czyli węglowa stal rdzewna i rudzieje od patrzenia. A naprawdę ten nóż nie przeżył jakichś katastroficznych warunków i jest cały czas dbany, a teraz to już w ogóle w domu, tylko leży w żadnej piwnicy ani nigdzie indziej, a mimo to ślady rdzy na nim widać. No cóż, normalne w takiej stali i za takie pieniądze. Jeżeli już materiały mamy za sobą, to przechodzimy sobie do wymiarów i do wagi i trzeba powiedzieć na wstępie, że całkowita długość tego noża to 206 mm, z czego głownia to 91 mm, natomiast krawędź tnąca jest na całej głowni, nie ma tu żadnego wcięcia, ricasso, niczego tutaj nie ma. Jest cała głownia krawędzią tnącą, to znaczy przez całą głownię idzie krawędź tnąca i całą głownią możecie ciąć aż do samego jelca, który tutaj też jest. Jeżeli idzie o długość w pochewce, to oczywiście trzeba 1,5 cm doliczyć, ponieważ no wiadomo, gdzieś się ten nóż musi mieścić i na czymś opierać. Jeżeli zaś idzie o grubość i szerokość tego narzędzia, to szerokość głowni to jakieś 18 mm w tym szerokim miejscu. Grubość tej głowni to 2 mm, czyli dość standardowo jak na tanie morki. Natomiast grubość tej nieźle wyprofilowanej rękojeści w najszerszym miejscu to około 20, może troszkę mniej milimetrów, a jej szerokość w najszerszym miejscu to 30-35 mm. Z tą grubością i szerokością głowni pamiętajcie, że są to takie dość przybliżone wartości, takie tylko podane, żebyście mogli sobie to jakoś mniej więcej zobrazować i wyobrazić w głowie, o ile nie macie takiego słabego myślenia przestrzennego jak ja. Jeżeli zaś idzie o wagę, to dzięki temu, że nóż ten jest plasticzokiem, jest bardzo cienką blachą, dość cienką blachą i cały jest zrobiony głównie z polipropylenu, to trzeba powiedzieć, że sam nóż waży około 80 gram, czyli jest naprawdę lekki, jak na nóż z głownią stałą to jest naprawdę lekki, a całość waży 107-110 gram, bo producent podaje jedno, a mi na wadze trochę wychodzi inne. No i tak uśredniając to około 107-110 gram wagi całkowitej z pochewką. Jeżeli mamy już te wszystkie ścisłe wartości fizyczne za sobą, to trzeba przejść do specyfikacji technicznej i powiedzieć od samego początku, że jest tutaj klips. Klips, który tak trochę odstaje i nie jest jakimś super mocnym klipsem, ale uważam, że na pasku do 4 cm powinien się w miarę trzymać. Dlaczego się powinien w miarę trzymać na takich paskach? Bo szerszego takiego 5 cm paska
nie założyć je tak, żeby się to gdzieś tu zakliknęło, bo są tu takie ograniczniki, po prostu ten pasek może wtedy schodzić. Po drugie, w pochewce jest dziurka. Dziurka na to, żeby Wam błoto i woda podczas Waszych wypadów survivalowo-taktyczno-bushcraftowych powylatywały i żeby ten nóż do końca nie zgnił, zanim go nie wyciągniecie. Pochewka jest dość wyprofilowana, jest dość cienka. Ma tutaj coś takiego, że można ją gdzieś na jakiś taki zaczep założyć też, albo można drugą morkę założyć na nią. I to też jest fajna opcja, bo tu jest taki dzyndzel z tyłu tego klipsa i możecie po prostu założyć drugą morkę na nią. Po co Wam dwie morki, jedna przy drugiej? Nie wiem, ale fajnie, że ta opcja jest, oczywiście z logiem mory. Co do pochewki, to by było chyba wszystko. Pochewka ta nie jest żadnym szałem, pochewka ta nie trzyma zbyt mocno, to nie jest jakiś kajdeks, kydeks. Z tej pochewki ten nóż może wylecieć, więc instalowanie go do góry nogami odpada. Tak samo myślę, że system mole może być dobrym pomysłem, ale aż tak bym nie ufał temu klipsowi według mnie. Jest zbyt luźny. To nie jest klips z Working Mana, z Cold Steela, który trzyma i najlepiej to by nie puścił. Natomiast jeżeli idzie o pochwę, to warto tu wspomnieć o ciekawym aspekcie, ponieważ cały ten nóż, nie tylko pochwa, jest bardzo podatny na modyfikacje. Możecie sobie tam oklejać, owijać, możecie jakieś paracordem kleić, to jak luźna duct tape'a pod spód, zapałki, kompasy, igły i cudawianki. Widziałem już takie rzeczy, podrzucę Wam też filmy z modyfikacjami, tak jak podrzuciłem w tym innym odcinku o morzu i o Pinelu. Możecie bardzo mocno modyfikować również pochwę. Tutaj, jeżeli Wam nie trzyma odpowiednio tego noża, możecie Ranger Bendsy sobie położyć, włożyć, zastosować, czyli stare gumki od dętki po prostu powycinane możecie sobie powkładać tutaj i ten nóż się wtedy będzie trzymał i nie będzie wypadał. Modyfikacje mory są tak popularne jak same mory, także myślę, że to nic nowego dla tych, którzy znają te noże. I z pochwą chciałbym tu skończyć i przejść do samego ostrza. I to ostrze sobie zostawimy, a pochewkę sobie odłożę. No więc tak, po pierwsze trzeba zacząć od tego, że 2 cm blachy nie są może najwytrzymalsze, natomiast powinny nieźle radzić sobie przy cięciu. Sznurki, bułki, paczki, struganie patyków i tak dalej, wszystko to morka ta bez problemu zrobi. Natomiast wiedząc, że ta blacha jest dość cienka i mając szwedzkich przodków, projektanci tego noża stwierdzili, że najlepszym szlifem będzie szlif skandynawski. Szlif skandynawski charakteryzuje się tym, że może nie tnie tak fantastycznie jak tnie na przykład pełny płaski czy jakiś wklęsły, natomiast jest wytrzymalszy. I dzięki temu, że blacha jest dość cienka, a jest szlif skandi, to mamy taki mniej więcej kompromis, który zapewnia w miarę niezłą wytrzymałość tego ostrza z całkiem niezłymi, jak na skandi, wartościami tnącymi. W dodatku mamy tu stal C100, która jest hartowana do 59-60 HRC w skali Mosza, czyli jest tak dość twardawa już. I w związku z tym, że to jest stal węglowa, to też tnie lepiej, no bo stal węglowa ma zazwyczaj lepszą agresję cięcia. Tak sobie tu łapię, bo ten nóż jest tępy. No, całe szczęście, że jest tępy. Chyba zacznę tak robić, że tylko tępe noże będę brał do recenzji, bo się nigdy nie zatnę. Zresztą nóż ma tylko tutaj krawędź do zacięcia. Jak można się zacięć nożem? To już się nieraz zaciąłem. Kolejną rzeczą, jaką powinienem Wam powiedzieć po tym, jak opowiedziałem Wam, jaki jest tu rodzaj szlifu, to oczywiście profil głowni. I profil tej głowni to taki clip point. Kolejną rzeczą, którą powinienem powiedzieć chyba na samym początku i nożownicy, nożowi fanatycy mnie za to zeżrą pewnie w komentarzach, jest to, że nie powiedziałem, że to jest ostrze gładkie. Ale to widać, więc tutaj macie gładkość ostrza tu. Nie ma rekerwów, nie ma żadnych dodatkowych udziwnień technologii, jest to proste narzędzie, proste, tanie w obróbce i w wytworzeniu i potem w używaniu, więc to chyba wszystko. Warto tu jeszcze napomknąć o dość istotnej rzeczy. I tą istotną rzeczą jest to, że ten nóż, szczególnie mówię to dla początkujących, nie jest przeznaczony do ciężkich prac. W teorii, jak macie umiejętności i bardzo dużą potrzebę, to wiadomo, że trzeba to czasami, można i batonować, i rozłupywać, i tak dalej, ale uważam, że 400-gramowa siekierka za 40 zł od jakiegoś polskiego producenta na pewno sprawdzi się lepiej w każdej takiej rąbanej robocie niż to malutkie narzędzie. Nie jest ten nóż przeznaczony do ciężkiej roboty, ponieważ nie jest to full tank, tylko hidden tank. Oznacza to, że głownia i blacha, z której jest głownia i tam jest wycięta, nie przechodzi przez całą długość tego narzędzia, nie kończy się gdzieś na samym tyle i nie ma dołożonych okładzin. Po prostu tutaj jest gdzieś dotąd, czy dotąd, gdzieś ta blacha się kończy i dalej już jej nie ma. Dlatego struganie, wiercenie,
jakieś skrobanie, nie wiem, struganie patyków, krojenie i tak dalej. Nic się temu nożowi nie powinno wydarzyć i nie powinno narazić Was na jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast przy batonowaniu i tak dalej to robicie na własną odpowiedzialność. Tu trzeba mieć umiejętności, trzeba wiedzieć kiedy i mieć naprawdę bardzo solidne podstawy i potrzeby do tego, żeby takie rzeczy robić, więc upominam, to nie jest nóż do ciężkich prac i nie został tak zaprojektowany. Natomiast to, że nie jest to full tank, ma pewną zaletę. Możecie sobie zmodyfikować ten nóż i przewiercić tu dziurkę. Dzięki temu, że sobie tu przewiercić dziurkę, to możecie sobie położyć ogonek, jakiś sznureczek, kutasik i tak dalej, ponieważ nie ma go tutaj w zestawie, więc trzeba sobie radzić samemu. I jak już mówimy o bezpieczeństwie, to warto o tym bezpieczeństwie powiedzieć więcej. Po pierwsze, na moją rękę, taką powiedzmy średnią, ten nóż wyprofilowany jest całkiem nieźle. Naprawdę ta głownia jest tak zrobiona, że wie, gdzie ma się schodzić ku dołowi, gdzie ma pęcznieć, gdzie ma się stawać szersza, a gdzie ma być węższa. Ta głownia jest naprawdę nieźle wyprofilowana. Szwedzi zrobili chyba taki uniwersalny rozmiar, chociaż wiem, że faceci z wielkimi rękami mogą nie uważać tego za zbyt wygodne. Nie ma tu niestety żadnej rampy na kciuk takiej dedykowanej. Oczywiście jak macie pilnik do tego, to możecie sobie takie coś wyciochrać, wyciarać, wyciąć. Nawet normalnym pilnikiem, jak będziecie mieli chwilę czasu, w imadełku też sobie można wyciąć. Tylko żeby to nie było za ostre, nie poharatało Wam rąk. Natomiast nie ma tu żadnej rampy na kciuk, co może być dla niektórych minusem. Ja tego tak nie odczuwam, ten zgorzel jest dość szorstki, więc nawet w miarę leży ta ręka, tak jak powinna. I do tego jest bardzo duży jelec, z drugiej strony z tyłu jest dupka, która też mocno ogranicza ruch tej ręki, więc jest to dość pewne narzędzie przy używaniu, nawet takim jakimś takim bardziej siłowym, ale jednocześnie delikatnym, jakimś takim, gdzie małe ruchy są potrzebne, no to na pewno się ten nóż sprawdzi. I myślę, że będzie to przy większości prac dość pewne narzędzie, tak jak już wspominałem wcześniej. Także ergonomia tego noża jest całkiem niezła i bardzo fajne jest bezpieczeństwo tego noża według mnie. Na moją rękę, na taką średnią rękę, na pewno. No i przechodzimy sobie do podsumowania. Trzeba by było powiedzieć, co jest za, co jest przeciw, czy warto, czy nie warto i dlaczego warto, jeżeli warto. No więc na początku zaspoileruję i powiem, że warto. Mora to jest jakoś sama w sobie. Od mory każdy praktycznie zaczynał, morę każdy praktycznie miał i nie jeden z morą został na całe życie. I nie musi być to taka tania mora, chociaż dzisiaj o niej mówimy, ale wielu ludzi też przesiadało się i na droższe, i na Garberga, potem jakieś fulltangi i tak dalej. Heavy duty mora to jest też jedna z najbardziej popularnych, więc okej. Okay. Natomiast ta mora też nic jej nie brakuje. Jest trochę cieńsza, przez to się będzie na przykład na ryby nadawać, albo na grzyby, do paczek, do cięcia, do wszystkich takich cięciowych prac na pewno się będzie nadawać. To po pierwsze. Po drugie, ergonomia i bezpieczeństwo. Całkiem niezłe, nawet dla młodszych użytkowników z mniejszymi rękami, jak mają coś takiego robić, używać narzędzia noża, typu noża, to lepiej, żeby używali bezpiecznych. Naprawdę ta ergonomia jest całkiem niezła według mnie, przynajmniej jak na moje ręce i przynajmniej jak na moje odczucia. Jeżeli macie inne, napiszcie mi pod spodem. Bardzo chętnie usłyszę o takich przypadkach. Trzecia rzecz to podatność na modyfikacje. I tych modyfikacji jest naprawdę w opór i znajdziecie setki filmów w internecie. Może też kiedyś sam taki zrobię. Jak przerobić morę, żeby była jak najbardziej uniwersalna, trwała i tak dalej i użyteczna. Więc znajdziecie, jak przerobić pochewkę, co dorobić, jak sobie przewiercić dziurkę w tym plastiku, jak w miarę zabezpieczyć chemicznie stal węglową, i jeszcze masa innych rzeczy, jak usurwiwalowić swoją morkę tak, żeby wspomagała Was w apokalipsie zombie. No i czwarta rzecz przemawiająca za tym nożem to oczywiście cena, no bo za ułamek kwoty, którą trzeba wydać na jakieś dużo droższe narzędzia i dużo droższe noże, to ta morka zrobi większość z tych rzeczy. Będzie potrafiła to samo. Naprawdę. Nie potrzeba z 2000 zł customa z M390, żeby sobie pokroić bułkę albo nie wiem, postrugać patyka. To wystarczy. Na sam początek idealnie wystarczy. Jeśli jednak idzie o jakieś aspekty mówiące przeciw temu nożowi, to po pierwsze jest to plastikowość. Może to być ten plastik nietrwały, będzie się zużywał dość nieładnie, więc jeżeli Wam nie pasuje taki plasticzany klimat, a raczej jego brak, taki Barbie klimat, no to oczywiście, no niestety, ale dla Was będzie odpadać, chyba że użyteczność jest ważniejsza. Wyglądowo te noże nie są piękne, nie są jakieś fantastyczne designersko, one mają być wygodne i mają być użyteczne w miarę. Wszystko w kompromisowych jakichś rozwiązaniach. Druga rzecz, która przemawia przeciwko temu nożowi, to ta pochewka, ona jest sama z siebie dość
słaba, z tej pochylki będzie Wam ten nóż pewnie gdzieś tam wylatał, nie będzie zbyt pewny, więc trzymanie jej gdzieś tam przy plecaku bez dodatkowych jakichś tam przytwierdzeń, trzymanie jej przy boku bez dodatkowych jakichś przytwierdzeń tego noża do tej pochwy, no będzie dość ryzykowne, możecie go zgubić. No i to chyba wszystko, do czego bym się mógł przyczepić, bo słaba pochewka i te takie materiały plasticzane. No to chyba wszystko, do czego można było się przyczepić, a i to jest na siłę, no bo jak spojrzycie na cenę na aukcjach czy w sklepach, to się wszystko zgadza, to się wszystko rekompensuje. Ja w ogóle nie wiem, jak się to opłaca Szwedom robić w Szwecji, ze szwedzkimi płacami i robić nóż, który w Polsce kosztuje 20 zł, czyli u nich kosztuje ile? 40-45 koron? Już to drobne są dla Szwedów, no dla Polaków zresztą też, no 20 zł na nóż to naprawdę nie są duże pieniądze. Więc nie wiem, jak im się to opłaca, ta cena jest po prostu z kosmosu i aż dziw bierze, że to nie jest robione gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej. Także to by było na tyle. Ja oczywiście ten nóż mogę gorąco polecić. Uważam, że Mora Basic 511 jest fantastyczną morą. Możecie ją dorwać w wielu wersjach kolorystycznych. Ta była jakąś limitką, ale wziąłem ją, bo była najtańsza, nie dlatego, że była limitką, bo to limitka sprzed iluś lat. Są też odwrotne kolory, żółte, niebieskie, czerwone. Jest ich bardzo dużo, więc do wyboru do koloru. Jak Wam się ten plastik nie podoba akurat ten, to możecie wybrać sobie inny. Ten mi się podobał, bo był najtańszy i podobał mi się dlatego, bo niebieski nie występuje w naturze. Ani jesienią, ani zimą, ani latem, więc jak w trawie go gdzieś zgubicie, czy to takiej jesiennej jak dzisiaj i w liściach, czy to właśnie w trawie zielonej gdzieś w świętokrzyskich lasach na przykład, no to taki nóż znajdziecie na pewno szybciej niż nóż w kamuflażu, który jest taktyczny i nie do znalezienia i musi go nie być widać, bo wiadomo, jak się skradacie, żeby załatwić oddział specnazu w pojedynkę z łukiem, no to ten, to musicie mieć taki nóż, którego nie będzie widać z daleka. Wiadomo. Absolutnie polecam tę morkę, tylko Waszą kwestią jest, czy chcecie mieć taki nóż, czy go nie chcecie i to pozostawiam Wam. Ja absolutnie polecam i zachęcam na pierwszy nóż z głownią stałą, będzie to nóż, który będzie naprawdę świetny. A mi nie pozostało nic innego, jak przypomnieć Wam, żebyście łamali algorytm YouTube i zostawiali łapki pod moimi filmami, szczególnie pod tym, bo jest właśnie nowy, chociaż pod innymi też. Zostawiali też subskrypcję na moim kanale. Znajdziecie mnie też na Instagramie, na Twitterze, na fanpage'u tego kanału, na fanpage'u kanału i na kanale Do Potęgi, gdzie będziecie mieli dużo więcej bieżących postów, szczególnie na Instagramie. Będziecie mieli dużo więcej bieżących postów. Zachęcam też do dyskusji w komentarzach, byleby były kulturalne i na poziomie. Zachęcam też do konstruktywnej krytyki, w końcu wymiana myśli jest zawsze na plus. A mi nie pozostało nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami w zwyczajowy sposób, także pozdrawiam!